Dobry wieczór, a właściwie dobry środek nocy. Kochani, ja nagrywam, właściwie ostatnio te moje filmiki to zaczynam mieć, więc są być nagrywane właściwie tylko po to, żeby wam się tłumaczyć, dlaczego nie mam filmików. No, czyli jest bardziej przerost formy nad treścią. Tak nie powinno być. Ale nagrywam, bo obiecałem, że będzie parapsychologiczna pogadankę wieczorem, a nie będzie. Będzie jutro. Do śniadania. To już obiecuję. Śniadania na pewno. Bo ja sobie po ostatnim nagraniu o niczym, przy herbatce popołudniowej, poszedłem medytować. I zasnąłem. I wstałem przed chwilą. Jest, no, jest 50 minut po północy. Zidę z psem na spacer, bo chyba chcę ziku. Może sobie zjem jakąś kanapkę, chociaż wcale nie jestem głodny. Pójdę spać dalej i na pewno się, na pewno znam życie, jak spałem tyle w dzień, to się rano obudzę gdzieś koło 7 albo 8. To rano do śniadania nagram, bo temat mam w głowie cały czas kołaczący. Ten temat zadany przez widza już chyba 2 tygodnie temu, a jeszcze nie opracowany przeze mnie na wizji, a mianowicie o tym, jak się, będąc młodym człowiekiem, wchodzi w dorosłe życie. Zdejmowanie słuchawek z tego krzesła, że będzie chyba taki aspekt stałego elementu programu. Jak się wchodzi w dorosłe życie i czemu jest tak, jakże się wejdzie w to życie dorosłe, to się zaczyna dziać tak trudno, a mi się potem nie chce, a mam stres, a boję się. Czyli zaczynają są przede wszystkim wywołane emocje. Można je nazwać światło dorosłych. Ja bym bardziej uznał to za emocje matryksowe, które kiedy przestaje się być beztroskim dzieckiem lub małotroskim dzieckiem, czyli bez takich trosk życia codziennego, poważnego, dorosłej osoby, to się jeszcze ma możliwość bycia po prostu zwykłym człowiekiem. A potem staje się maszynką i niewolnikiem. I żeby tego uniknąć, żeby być tym niewolnikiem, bo całkowicie niewolnikami nie przestaniemy być tutaj w tym Matrixie, no przynajmniej na razie. Nie mówię, że nie ma nadziei na przyszłość. Jest. Ale na chwilę obecną. Natomiast można zminimalizować swoje niewolnictwo. Tak jak ja to właśnie robię teraz. Jeszcze tydzień temu myślałem, że podejmuję ogromne ryzyko, a teraz wychodzę z założenia, że nie ma żadnego ryzyka. Przecież z głodu nie umrę. Z domu mnie nie wyrzucą. Na ulicy z psem nie zamieszkam. Żyć mam z czego. Tylko trzeba sobie mądrze zaplanować to, w którym kierunku się idzie. Mądrze. Duże słowo. Może nie tyle mądrze, co najzwyczajniej w świecie czując emocjonalnie mądrość własnego serca, która jest bardzo ważna. I lepiej się wsłuchać w nią czasami niż w zdrowy rozsądek. O tym też mogę i chcę nawet zrobić pogadankę, żeby przynajmniej częściowo pokazać wam, jak ja nauczyłem się, kiedy słuchać zdrowego rozsądku, a kiedy słuchać intuicji, czyli serca. Bo czasem warto słuchać jednego, a czasem warto słuchać drugiego. No, ale to jutro, kochani. Dobra? A ja wam życzę teraz udanego wtorku, bo pewnie wszyscy będziecie mnie oglądali dopiero rano. Pamiętajcie, wtorek rozpięty rozporek, ale to są takie, to jest hasło na lato, bo póki co mamy zimę, więc nie rozpinajcie rozporków i nie chodźcie tak po ulicy. Bo możecie sobie przeziębić to i owo i potem będą problemy. A mi się tutaj fajnie wizualizuje pewna rzecz w Polsce i nawet dostałem wpisy, żebym nie wracał do Polski, bo więcej dobrej roboty zrobię na zachodzie. Tonda w UPL napisałeś do mnie. Co do wyjazdu, chociaż bardzo by Polska zyskała na twoim przyjeździe, to myślę, że więcej dla naszego kraju zrobisz, szczerząc o nas dobre słowo poza jego granicami. A wiesz co, tak myślę, no masz niby rację, masz rację, ale ja też muszę myśleć o sobie. Jak się będę spalał tu na zachodzie, to będę miał coraz mniej sił na to, żeby... Tu w Anglii w sensie. To będę miał coraz mniej sił na to, żeby cokolwiek propagować. A dobre słowo propagować można z każdego miejsca na ziemi. No tu i teraz tak uważam, to się wszystko może zmienić nawet jutro. Wszystko jest zmienne i słuchajcie, to jest taka porada na dobranoc i na dzień dobry. Nie bójcie się i nie wstydźcie się dokonywać zmian w swoim zdaniu. Nawet jeżeli wczoraj mówiliście coś, z czym dzisiaj po przebudzeniu się już nie zgadzacie, to powiedzcie, słuchaj, wiesz co, wczoraj myślałem to i to, ale obudziłem się rano i stwierdziłem, że to było głupie, albo że niemądre, albo że się z tym nie zgadzam. A teraz myślę to i to. Nie bądźcie głupio konsekwentni.
To jest jedna z takich zasad wykorzystywana też w psychologii, w psychomanipulacji, zwłaszcza społecznej, i w sprzedaży bardzo, bardzo wykorzystywana zasada, mianowicie zasada konsekwencji. No. Że jak się raz coś powiedziało, to potem człowiek tak nie bardzo wie, żeby zaprzeczyć samemu sobie, to głupio wyjdę na idiotę, że zmieniam zdanie, coś. Nieprawda. Na idiotę wyjdziesz, jak będziesz się trzymał zdania, w które nie wierzysz. Też o tym pomyślcie. A tymczasem życzę Wam naprawdę udanego wtorku, udanego dnia i rano do śniadania, chociaż pewnie moje śniadanie będzie oglądane przez Was w okolicy Waszego obiadu, ale będzie nadal moim śniadaniem, to wtedy sobie porozmawiamy właśnie o wchodzeniu w dorosłe życie. Jak to może być fajnie, czego nie robić, żeby nie było niefajnie. Żeby nie było niefajnie. Pozdrawiam Was, kochani, serdecznie. Dobrej nocy i dobrego dnia.